No dobra, no odpaliłem raz jeszcze. Webedia. Ciekawe co było ostatnie, co... O, teraz jesteśmy na żywo. Okej. Ja jestem ciekaw, czy ludzie teraz wchodzą, dlaczego tu jest flipchart, o co chodzi z bingo. Tak, taką mam nadzieję. Tak się składa, że... Tak, jesteśmy już na żywo. Karbale nie działają, wstęp tak, do bingo. Także się... Tak, udało się zrobić nas na żywo, więc... Mhm. Jeszcze raz spróbujmy tak dla pewności. Ja dopiszę. Słuchajcie, dzisiaj mieliśmy combo, bo tak... Najpierw wysiadł nam monitor, potem wysiadł nam internet, potem przestała działać gra. Co jeżeli bingo to w ogóle, oh boy, ja myślę, że to jest zemsta za to, że ja powiedziałem przed transmisją, że ej, słuchajcie, wszystko działa, nie? O, czekaj, to miało być streamowe, ale Jordan, okej. Ale podoba mi się kierunek, w którym ta transmisja nam wyewoluowała naturalnie. Bo myślę, że to jest bingo ogólnie TV-growe, nie? Ja tutaj dopisałem Flash 23, ktoś odchodzi i to już było. A, dwa razy właśnie. Co jeszcze? Tak jest ten. Wiedźmin, oczywiście. Tak, Wiedźmin. Ale to już jest Wiedźmin / Cyberpunk? Nie, nie ma. Ale nie, no pytam, czy już teraz jesteśmy na tym etapie. Nie, nie. Batman? Zaznaczać, nie? Czy bo ty na bieżąco pisałeś, co się działo, tak? Póki co tak. Aha, to ja zapisałem zabawę, to przepraszam, to czekaj. Nie, dobrze, już, będzie uniwersalne przynajmniej. Dobra, więc co jeszcze jest w bingo TV gry? Ale to może widzowie nam podpowiedzą. Właśnie, możecie nam podpowiadać, co powinno znaleźć się jeszcze w bingo streamów TV gry, czy po prostu TV gry. TV gry już chyba. TV gry, tak. Atmosfera skandalu brzmi dobrze. Dobra, to najpierw po prostu skandal. Multihistoryk napisał Kacper Szacun za przypomnienie BIA. Szacunek wobec Kacpra, o to tak. Szacunek wobec Kacpra. No nie wiem, czy ja mogę spontanicznie być tym trzecim, który gra tutaj na streamie i wmawiać ludziom, że grałem w mazowiecką przygodę. Jak najbardziej. Bo mazowiecka przygoda to jest coś, w co nie, ja naprawdę... Ja zauważyłem, że Kacper z nas ma, to jest taki trochę Tom Hanks, że on ma uniwersalnie dobry PR. Bo często do mnie podchodzą, komentują. No wiesz, do tego nie lubię tego. Ale Kacper, jak on tak mądrze mówi, ma taki głos. Zawsze jak to jest jego menadżer. Nie wiem. Dobra, Szacunek wobec Kacpra to już było dwa razy, Wiedźmin skandal. W sumie tyle, no nie? No nic ciekawego. To fajne bingo. Brak pomysłów do bingo, możesz dopisać do bingo. Nie działa, nie chce mi się... Skończyliście się. Pomysł na streama Gothic 2, ten to mi się podoba. Chronię. O, wpisuj. Cruiser gada o Gothiku. Okay. Jaka uprawa do Flasha? O, to takie bardzo insajderskie. No. Jaka uprawa wariacie, tak napiszę. Właśnie, bo tego nie wiecie, bo my czasem mamy Flasze, które mają branding sponsorowany i często się o tym dowiadujemy w ostatniej chwili i zawsze już tak, jak coś puszcza Flasha, czy robi Flasha, to w ostatniej chwili pyta, hej, ale jaka oprawa? Jaka oprawa wariacie? Kiedy staliśmy się płas shopem. Co jeszcze? Ja mam wrażenie, że Cruiser... O, padło dobre pytanie, TV gry, czy będzie stream z dźwiękiem z TV? Samym dźwiękiem. Wydaje mi się, że jak ktoś ma Tibie, to może sobie posłuchać samemu. To chyba nie ma dużych wymagań. Nie, to taka wiesz, forma ASMR. A szukasz jakiejś gry? Szukam czegoś zastępczego, bo... No mazowiecka przygoda, na Boga! Kerbale mają problem. Znaczy, Kerbale mają problem. Przepraszam, czy pan Mateusz przywołał inny region niż Mielec? Tak, mazowiecka przygoda, ale to jest dobre do bingo. A propos Nowy Mielec. Nowy Mielec. Nowy bingo Mielec. Nowy Mielec. Las Mielec i New Mielec. Znaczony to tam by powstał Nowy Mielec. Ale to tak jak jest Radom gdzieś pod Chicago czy coś takiego. Nagle Redzi zapewniają Cyberpunk 278 i Neo Mielcu. Taki pan Mateusz stary, tylko tak ma taki komputer wmontowany w brzuch, tylko tam materiały po prostu lecą. Neo Mielec byłby Neo Grinder w tym wydaniu. Multihistoryk napisał, że pan Mateusz jako aktor głosowy do Tibi na żywo na streamie. No świetnie. A Tibia ma voiceover? Nie, ale to jest, widzisz, to jest dla ciebie... Nie, to jest... Czyli co miałbym krzyczeć? Free coins blocks?
Depo? Czy ty wyłączyłeś Octodada? Tak. GTA Mielec Edition. Czemu jaka mazowiecka przygoda nie ma swojej strony na Golu? Jesteś w stanie dać to na full screena? Tak, właśnie próbuję to zrobić. Okej. Dlaczego nie grasz w mazowiecką przygodę? Czemu to się... Czekaj. Control, jaki to był skrót? A nie, ale ten... Coś z... O. Mamy to? Ja teraz czarny ekran. Zmiana monitora. A, jest. O! Why? Nie, jeszcze raz. Weź, przepraszam, czy ty masz otwarty jakiś forum, gdzie... Full screen. Tak, bo szukałem troubleshootingu trochę jakiegoś. Która, jaka to jest rozdzielczość? Co to jest za gra? Ktoś to najwyższy. Octodad... Nie poznajesz mazowiecka przygoda. Za małe okienko, wiesz? Okay. Dobra. Mogę przełączyć. Dobra. Tak. Zostawiam wam. Jeszcze chwilę poczekam. Coś jeszcze nam wpadnie do głowy. Dobrze. Jakość cieni niska, bo to jest bardzo wymagająca gra. Jeszcze chwila i tak z 5 razy powtórzę mazowiecka przygoda i trzeba będzie. GTA Los Mielcos. Ballad of Pan Mateusz. To właśnie Mielcos w sumie powinien być. Lost and Jordan. Dobra, to ja myślę, że zmiana kursu, bo Karbale nie chciały z nami dzisiaj współpracować. Problem z monitorem sprawiał, że Unity nie widziało naszego monitora i nie za bardzo chciało to wszystko grać, więc mam inną bardzo radosną grę. Ej, czy to oznacza, że jeżeli Unity tu nie działało, to w mazowieckiej przygodzie też byłby problem? Tak, jest niewykluczone. Jest gwarancja, żeby nie działało. Pogram w domu, no. Tak. Gra Octodad jest wydana w jakimś 2005 roku bodajże, ale jest przeuroczą produkcją. Możemy w niej sterować nikim innym, a panem ośmiornicą, który... Z powodu byłem pewien, że powiesz nikim innym. Nikim innym. Ryzykuję tutaj utratę moich postępów. Myślę, że jest to ryzyko, na które jestem gotów. Clue tej gry jest takie, że sterujemy ośmiornicą, która udaje człowieka i nikt inny nie widzi, że to jest ośmiornica. Tylko jeden cięty kucharz. I ten osobnik ma rodzinę. Właśnie teraz będziemy brali ślub. I musimy udawać, jak w prawdziwym życiu musimy udawać taką prawdziwą ludzką istotę. Ale gra ma... Czekaj, co? Co? Gra ma prześwietny system sterowania, gdzie każdą z macek sterujemy osobno. Do tego jeszcze triggerami faktycznie poruszamy tymi mackami. No, lepiej to pokazać niż wytłumaczyć. Będziesz pokazywał macki. Ja mogę podrzucać ciekawostki. Na przykład, czy wiecie, że w 2020 roku, 5 lutego wyszła gra Mazowiecka Przygoda? A także, że jeżeli wpisze się Mazowiecka Przygoda, to pojawia się Google Play sklep, ale Mazowiecka Przygoda nie istnieje. Ja mam z kolei kilka ciekawostek o ośmiornicach. Na przykład, czy wiecie, że ośmiornice posiadają 3 serca? Oraz, że dotychczas odkryto około 300 gatunków ośmiornic. Cool story. A propos trzech rzeczy. Nie. 4 zakończenia ma mazowiecka przygoda. Ale jaki to ma związek z trójką? Że następuje po czwórce. Trójka. Że jest to jedno wiec. Przepraszam, jestem słaby z matmy. Ale ma pełny polski dubbing, zabawne dialogi i zadania. 5 steamowych osiągnięć, widzieliśmy 4. Dobrze, skąd twoja fascynacja mazowiecką przygodą? Jak często trafiasz na grę, która nazywa się Mazowiecka Przygoda? No nie często, zgaduję, że razy, ze względu na to, że wiesz, są prawa autorskie no do właśnie tytułu. Dopisuję Mazowiecka. Czy pan Mateusz powiedział już dzisiaj OK Google? Nie, ale szanuję, co zrobiłeś. Powiedział OK Google? Nie, chodziło o OK Google. Czy nadpoślubna jest interaktywna? Pyta Tobison. To było pytanie do mnie. To wskazuje, że tak. Ja jestem tak w imersji, że nie, niestety nie jest interaktywna.
Chyba, że jest to Mody. Modyfikacja. Na pewno jest. Na pewno jest gry. Jakieś opowiadanie na Wattpadzie. Mazowiecka tak. Przygoda do bingo, stwierdził. Tak jednak? Juka. Zapisz Juka ją pod Gemari. Mielcem. Zapisz pod Mielcem, tak. Dobra. Geograficznie się zgadza. Nie. Muszę skompletować. Co? Nie, faktycznie nie. Na odwrót powinno być. Szanująca się istota ludzka na swój ślub. Gry nie robi Azjaci, więc nie. Aha, to jest a propos interaktywnej nocy poślubnej. No tak. Dobrze ci idzie. Z naciskiem na idzie. Jak się nazywała się ta fleszowa gierka, gdzie się było biegaczem? Kwerte? Kwerty chyba, czy nie. Kwop jakoś tak, bo tam było... Kwop. No. Tak. No, RKJ no. Pyta, czy czekamy na remake Max Payne'a. Jest zapowiedź, no, zapowiedzieli, że robią, tak? O kurczę, wow. Chociaż... Ja w ogóle, to jest ciekawe, bo o ile łatwo mi jest się zawieść na każdym możliwym studiu, tak Remedy nie zawiodło mnie nigdy. Nigdy. Mhm. No to pierwszy raz już za rogiem. Właśnie ja się trochę boję tych remake'ów Max Payne'a, to, bo... To mnie... No, czy oni planują je zremake'ować w stylu trochę trójki, myślisz? Możliwe. Bo to nie jest problemem dla mnie. A dla mnie to nie jest problem, ale... Jedynka i dwójka miały ten swój specyficzny klimat... Ale ty kochasz drewno! Boże! No. No klimat to chyba nie jest problem, bo były w trójce takie etapy, które się w tym Nowym Jorku A nie, trójka mi się bardzo podobała, po prostu trójka jest dziełem samym sobie, tak? Ale jak ja mam ochotę zagrać w jedynkę, no właśnie, no, to sobie zagram w jedynkę, nie w remake'a, nie? Po prostu zastanawiam się, na ile jedynka i dwójka to są gry, które po przekonwertowaniu ich na dzisiejsze czasy nie okażą się, że są w sumie puste w środku, nie? One mają na tyle dobrą fabułę, która się broni i wydaje mi się, że tutaj ten remake jest bardziej podyktowany przedstawieniem tej samej historii, która dalej się broni w nowej formie, bardziej dostosowanej do współczesnego odbiorcy, więc tutaj ten remake jak najbardziej rozumiem. Okej. No zobaczymy, jak wyjdzie. Po ostatnim streamie z gry z duchami nadal śni mi się wizja pana Mateusza chodzącego w sutannie w Pomielcu straszącego duchy. Daga co? Jeżeli ktoś posiada sutannę, chciałby mi przesłać, wykonam odpowiednie zdjęcia, bo niedługo będę w Mielcu. Więc ale mogę, jakie zdjęcia? No jakby mi ktoś przesłał sutannę, to mogę biegać po Mielcu w sutannie. Okej. Jeżeli to jest czyjaś fantazja, proszę bardzo, mogę ją spełnić w prosty sposób. Keanu ma bardzo podobne podejście do fantazji ludzi. Kto? Keanu Reeves. Tak? W wywiadzie mu. Okej. Bierz ten pierścionek. Yes, I do! Yes, you do. To była chyba obrączka bardziej. Znaczy tak, tak. Przetłumaczyli to jako pierścionek, rzeczywiście. Ojciec Mateusz Mieledze dysz. Ale Sandomierz jest niedaleko Mielca, więc... Boże, jest taki potencjał na sequel. No. Kolabo. Duchy Mielca. Nie, duchy Tuszymy, bo jest blisko. Jest Ghost of Tuszyma. O Chryste. Uniwersum podkarpackie jest dość mocne. Więc... Dajcie mi tylko budżet i kamerę. Albo kamerę. Czy to są napisy? Tak, to są kredyty na początek, no. Ale fajne w sumie. Bardzo, wiesz, bardzo. Z czym mi się to bardzo kojarzy? Urocze. No? Głupki z kosmosu. Tak, o Boże, ta gra jest piękna. Uwielbiałem ją. Głupki miałem ją w Big Boxie tam na 50 płytach, bo oczywiście. Yes. O rany, tak, grałem na niedługo po premierze. I tam była słynna rybka, która śpiewała, że zabiłem byka. Cóż to był, cóż to był za byk? Tak. Rzecz, która mnie bardzo zastanawia po tylu latach, jak wracam do tej gry, że za chwilę zobaczymy, że pan Ośmiornica ma dwójkę dzieci. Więc zastanawia mnie proces. Octodad. Co? Stąd nazwa Octodad. Tak, tak.
A mówiłeś, że z którego roku to jest? Właściwie nie wiem, 2010? Wow. No. Nie, starość już, totalnie starość, ale pamiętam, że... Na 24-godzinnym streamie chyba w to graliśmy, na takiej zasadzie, że każdy kontrolował inną kontrolę. Da się, tak, tak, jest tryb kooperacji, coś mnie trafiło. Tak, i nie będę tam grzebał, bo tam znajduje się twój tyłek. Bardzo proszę. Bingo dla odważnych pracowników TV Gry. Iść do Michała, powiedzieć mu, że drewniany to jest Mass Effect i że w ogóle Mass Effect to słaby plagiat Kotora, a Gothic jest dziełem sztuki. O Chryste, Panie. Znam tylko jedną osobę, która powie z... bez płaczu, bólu rysującego się na twarzy, że Gothic to jest dzieło sztuki. A ja znam wiele. Ja wiem. Nas jest dużo. To jest twoja sekta. Odbicie w lustrze. To nie jest to inna osoba. Dobra, zostawiam was z tym, idę jeszcze coś napisać. Jasne. Bo podobno jakiś materiał trzeba robić. Materiał? O, widzisz. Last minute materiał. No. Dodadzą obsługę RTX i tyle z remake'ów. No nie, nie sądzę, jak to nazwali nie, remake'iem, to tam... To ma być przerzucone na zupełnie nowe silniki, odtworzone od podstaw. No co, na przecież przejść na nowy silnik, to zrobienie tego od podstaw jest jakby wpisane w to. Ja się jaram, bo ja bardzo mi się te dwie pierwsze części, zresztą trzecia też mi się bardzo podobała, ale trochę boję się wrócić do jedynki, do dwójki, żeby sobie nie zniszczyć wspomnień. Mhm. Bo wiem, że na pewno to nie jest do końca takie, jak ja sobie to zapamiętałem, ale jakby bardzo lubię ten gatunek gier i w sumie niewiele jest w ostatnim czasie takich typowych strzelanek, które nie są na przykład strzelankami militarnymi, nie mają żadnych elementów fantastycznych, duchów, jakichś elementów science fiction i tak dalej. Tylko tak po prostu mamy gościa z bronią, jakiegoś bandziora czy policjanta i mamy noir! I mamy taki fajny klimat i jakby rozgrywka polega na strzelaniu do ludzi, bez elementów RPG, bez otwartego świata, bez jazdy samochodem i tak dalej. Mhm. Więc ja bym sobie do takiego old schoolu chętnie wrócił. Okej. Okay. Dam bardziej do góry. Ale szczerze, dla mnie Max Payne 2 dalej się broni w tej wersji, w jakiej on rzeczywiście wyszedł na rynek. To jest dalej, też tak uważam. To jest dalej zdumiewające, że ta fizyka tam jest dalej mięsista, to strzelanie jest takie przyjemne. Mm-hmm. Dragdole tam przecież super reagują. No, ja bym się zadowolił poprawieniem tekstur może, upewnieniem się, że to będzie dalej tam w jakimś 4K chodzić, jakieś RTX-y może, ale to może zostać takie, jakie jest, nie? Max Payne 2 idealnie domyka historię, trójkę uważam, że jest kompletnie niepotrzebna, napisał RKJ. Ja się nie zgodzę, bo trójka, ja mam bardzo dobre wspomnienia płynące z trójki. Finał był przefantastyczny, też od strony takiej reżyserskiej te ujęcia i pomysł na przedstawienie perspektywy Maxa były bardzo, bardzo udane. Bardzo mi się po prostu podobała. Mnie fabularnie tak umiarkowanie to porwało i najbardziej pamiętam właśnie te etapy, które były chyba takimi retrospekcjami, czyli te rozgrywające się w Nowym Jorku właśnie. Ta. To jest jednak to, czego ja oczekuję od Maxa Payne'a, ten kolorowy klimat Ameryki Południowej, tak? São Paulo, no. Średnio mi do tego pasowało, natomiast gameplayowo to się bardzo broniło. W ogóle jak pograłem sobie trochę w tego Maxa ostatnio, to widać sporo elementów, które później trafiły do GTA V. Że ewidentnie część mechanik sobie Rockstar zapożyczył i potem zaimplementował, jakoś tam pewnie usprawniając w piątce. Mi się bardzo podobała też trójka. Ona była bardzo inna i to pamiętam, że to jak pojawiły się pierwsze screeny, że to jest Max Payne, jakiś łysy gościu w koszuli hawajskiej, biega sobie po Brazylii, ale no, zgadzam się, że to było coś zupełnie innego, ale to fajnie, moim zdaniem fajnie domykało jego historię. Tak jak on sobie potem mógł na samym końcu, przepraszam za spoilery, no ale to jednak też nie jest nowa gra, już sobie mógł w barze na plaży usiąść, napić się drinka, no to kurczę, ten gościu zasłużył na coś słonecznego, jakiś słoneczny epizod w jego smutnym, gorzkim życiu, nie? Mm. To było bardzo fajne. Mi się bardzo podobało, tak jak mówię, trójka mi się, po prostu mi siadła, bo tak jak dwójka domykała historię Maxa z Nowego Jorku, wszystkiego, co tam go dotknęło, tak trójka z kolei zamknęła temat Maxa jako człowieka ogólnie, rzecz biorąc, nie? I to było spoko.
Tak nostalgicznie się zrobiło, że wszyscy zamilkli. Tak, tak. Ja zapomniałem w ogóle, że te remake'i Max Payne'a powstają. Ja przyznam szczerze, że w ogóle nie byłem świadomy tego, że zostały zapowiedziane, więc... Zaraz, muszę skosić. Dla mnie w ogóle Max Payne 2 to jest jedno z takich silniejszych wspomnień z dzieciństwa, jeśli chodzi o granie, bo przechodziłem to razem z kuzynem na jednym komputerze i tak zamienialiśmy się co etap, ewentualnie jak ktoś nie mógł czegoś przejść, to wtedy ten drugi ratował i razem to obserwowaliśmy i śledziliśmy tą historię. I strasznie mi to zapadło w pamięć. To jeszcze były takie specyficzne czasy też, że w ogóle często się właśnie grało we dwie osoby przy jednym komputerze. Nie było let's playów, tylko jedna osoba grała, druga siedziała i patrzyła i była zadowolona, dobrze się bawiła. To prawda. Ja dokładnie w taki sam sposób pamiętam Max Payne 2, bo pamiętam jak patrzyłem jak mój brat gra. Ja byłem zdecydowanie za młody, żeby patrzeć na Max Payne'a, ale no wciąż. To przednia zabawa, tak jak mówisz, nie było let's playów, tylko patrzyło się jak ktoś gra i... Oby tylko remake nie robili ci ludzie od ostatniego remastera serii GTA. Napisał Mateusz P. No nie ma podstaw, żeby to robili, no jakby to nie jest zupełnie... Nie no, bo mówiliśmy o tym, nie? Że to normalnie Remedy, nie? Przygotowuje. Tak. No to już nie, no to... Znaczy my tu mówimy o Max Payne, ale jakby tutaj pik tego, czym mogą być gry wideo, mamy właśnie na ekranie. No jakby możemy dyskutować, tak? Czy to jest najlepsza gra, ale ja myślę, że dyskusje... Nie, jakby i tak skończymy na tym, że to jest najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. To jakby system fizyki, fabuła, wysublimowane poczucie humoru, walka również się potem pojawia, są elementy survivalowe. No to jest gra, która przetarła szlaki takim płotkom jak GTA, jak Max Payne. O, to mi się podoba. Remedy równa się Piranha Bytes. Obie firmy od 20 lat robią tę samą grę, tylko kolorki zmieniają. Świetne, ale boli ile jest w tym prawdy takiej gorzkiej. Boże, no. Rzeczywiście. A co myślicie o remake'u Resident Evil 4? Wyczekujecie? Jak bardzo? Pyta Lukas. Ja nigdy nie byłem fanem. Ja też nie. Bardzo podobnie też. A okej, okay. No to nie, niestety nie. Padło pytanie na złą trójkę, bo wygląda na to, że żaden z nas nie jest zapalonym graczem Residentów. Pewnie Jordan. Jordan na pewno, tak. Powiedzieć, no, na pewno, tak. No ciężka praca to koszenie trawy. Skosiłeś się stopę przed tym. Znaczy maskę. Tak. Zgadza się. Ale jeżeli wszyscy go widzą jako człowieka, to jak oni postrzegają to, jak to wygląda koszenie trawy w jego wykonaniu? Jest na dole ekranu taki wskaźnik, który wypełnia się, jak robimy rzeczy, które są przez grę uznawane za podejrzane. Czyli jak zaczniemy deptać po sadzonkach, pokażę. A, to się nic nie dzieje. Czyli to jest najwyraźniej coś normalnego. Tak, oczywiście. Ale jest potem, pamiętam, etap, że się robi zakupy, no i jak się tam właśnie strąca rzeczy z półki, no to wzbudza podejrzenie wtedy, nie? Mhm. No. Ale bardzo mi się podoba, po prostu gra jest takim urzeczywistnieniem tego, czym jest impostor syndrom. Nie mam pojęcia, co robię. O, porą drewna to też jest. Graliście w Vampire Masquerade Bloodlines? Ja nie. Ja też nie. Też nie, ale chcę kiedyś zagrać, bo mam na Steamie. Bo było kiedyś za darmo, a ma bardzo taką legendę dużą wokół siebie zgromadzoną. Słyszałem, że właśnie bardzo daje dosyć dużą swobodę w podchodzeniu do przeróżnych questów. Jak to wygląda? Podobają mi się gry, które mają jakiś tam właśnie konkretny pomysł na siebie, ale bawią się jakimś pomysłem na zasadzie właśnie, co gdyby była ośmiornica, która daje, że jest człowiekiem i...
Ja myślę, że tutaj główność pomysłu wyniknęła z tego, że ktoś się zaczął bawić ragdolem. Najprawdopodobniej, w silniku. Tak, tak. Powieść domek dla ptaków, dobrze. O, jest cięty kucharz, który on jako jedyny w tym świecie wie, że to jest ośmiornica. A jest wytłumaczone, w jaki sposób on wie, albo dlaczego wszyscy inni nie wiedzą? Wiesz co, może w dalszym ciągu fabuły? Okej. Okay. Ale wątpię. Ale wątpię. Ból gotunowania, że wszystko jest w porządku. Mnie bawi, no. Nieugięte bulgoty odmowy. No, myślę, że możemy przewinąć, bo jakby ekspozycja fabularna i spoilery fabularne w tej grze, to warto odkrywać samemu te historie. O, no teraz z jakiegoś powodu dwa przewrócone pudła z 10 jakby przykuły czyjąś uwagę, ale trzeba z zasady unikać jakichś takich dziwnych akcji. Czy mogę być na Segwaya? Chyba się da. Okay. Dajcie Kacprowi coś pograć, bo przysypia. Nie, Kacper nie przysypia. Podpisuję na ważną wiadomość służbową, za chwilę wrócę. Kacper też już ogrywał dłuższą chwilę Midnight Fight Express, więc dajemy mu teraz odpocząć w zasadzie. Michał jest na urlopie, ale jest nie do końca na urlopie. No. Dopytuje o pewne rzeczy. Dlaczego wymieniacie monitor na streamie i co robi ta tablica za waszymi plecami? Szukamy. O, a tutaj jaki wyrafinowany żart. Aha. Mintcraft. Wiadomo. Beczka śmiechu. Znajdź mleko czekoladowe. Okej. Okay. Może SARS parę lat tam? Co? Wróćcie tam na moment. No. O, i tutaj, tu spojrzy się. A, proszę bardzo. To jakieś nawiązanie, którego nie rozumiem? Wiesz co, ja myślałem, że to jest napój wymyślony na potrzeby Fallouta New Vegas, ale okazuje się, że to pewnie jest jakaś tam marka kojarzona w USA po prostu. Albo to jest to samo uniwersum, co Fallout New Vegas. Mhm. Że niedługo okaże się, że ośmiornica jest odpowiedzialna za wojnę nuklearną. Tak. Okay. Ciało mrożonek jest chwilowo zamrożony. Dobrze. Ty kojarzysz, że trzeba się przedostać. Wiadomość służbowa, tak, mamo. A to, widzisz, to jest kusząca propozycja, bo multihisterek napisał, że dawaj, jak nie ma Micha, odpalaj w ramach tego, co gracie Gothica 2. Ale nie byłoby to zgodne z prawdą, bo obecnie nie ogrywam dwójki. Okej. Okay. Chciałbym zobaczyć to, co zrobiłeś przed momentem w wykonaniu czegoś, co innym ludziom przypomina człowieka. No. Myślę, żeby się skończyło z efektem jak Midnight Fight Express troszeczkę. Czy Elden Ring to najlepsza gra w tym roku? Ja nie lubię określeń najlepsza gra roku, bo gry pod tak wieloma różnymi względami dotykałem jakby zupełnie inny target, że nie ma opcji, żeby gra uznana za najlepszą grę w roku przypasowała każdemu. Nie da się porównać takiego tego typu gry jak właśnie
Midnight Fighter Express na przykład? Na przykład, nie wiem, z Forcą tak. Horizon, nie? Jakby to jest... To trzeba było po prostu wybierać, że najlepsza gra w gatunku w danym roku i to miałoby więcej sensu po prostu. Czy będziemy grali w Uncharted 4 na PC-cie, bo myślę nad zakupem? No ja raczej nie, bo akurat czwórka to jest jedyny Uncharted, który przeszedłem. Więc... Ja przeszedłem dwa razy, pewnie przejdę trzeci. Jakby nie widzę za bardzo korzyści płynącej z przejścia tej samej gry, tylko na innej platformie tak naprawdę. Mango Roger. Okej. Mleko czekoladowe jeszcze. Wydawało mi się, że ona gdzieś tutaj będzie, ale nie, tam jest z tyłu. Dobra. Okej. Jest. I to taki ekran zwycięstwa. No, tak, jakby gra bardzo dba o to, żebyś czuł się nagrodzony za ten trud i wysiłek. Skoro mamy tu ekspertów od Gothica, to czy ograliście już Kroniki Myrtany? Tak, ja przeszedłem je w całości. Jedną ścieżką z dwóch. Teoretycznie trzech, ale no umówmy się, tam są dwie główne ścieżki. Natomiast kolejne podejście sobie zarezerwuję prawdopodobnie, jak już wyjdzie taka ulepszona edycja. Enhanced Edition Kronik Myrtany. Czy tam Mod of the Year, jeszcze chyba nie ustali, jak to będzie nazwane. Cholipka, nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. Płatki śniadaniowe. Nie zabrałem się jeszcze za Pillars of Eternity, nie miałem po prostu kiedy za bardzo. Nie odpuściłem, no bo gdzieś tam to mam cały czas na radarze. Grę mam kupioną, czeka po prostu na ogranie. Nie miałem po prostu dobrego momentu na to, bo też w ostatnim okresie miałem sporo wyjazdów. Jeszcze kilka mnie czeka w zasadzie. Teraz muszę znaleźć idealne jabłko. Czym się różni idealne jabłko od nieidealnego? Nie widziałeś nigdy nikogo w sklepie, kto przegląda 4 tony jabłek, żeby szukać tego jednego bez żadnej skazy, bez żadnego nadgnicia. Wiesz co, i tak dalej. Nie, bo mam uczulenie na jabłka. O, kurde. Więc nie kupuję. Okej. Okay. Ale to wiesz, to się stosuje wiesz, do wszystkiego, do warzyw, do pieczywa. Najlepiej jak ktoś w ogóle nie zakłada rękawiczek też. A, bo wtedy ma taki specyficzny posmak, tak? No nie, w sensie, że ludzie... Czasami obserwuję, jak ludzie potrafią wszystkie bułki wymacać i dopiero potem... A, to jednak ta pierwsza była najfajniejsza i o biorą Boże. Dopiero potem do wózka, nie? Zaraz. Idź na tył i weź porcję sushi. Okej. Okay. No to... Nothing to see here. Move along. Pytanie, czy mogę wsiąść do tej rakiety? Też jakbyście mniejsi wchodziliście na takie rakiety w hipermarketach? Tak, bez pieniążka oczywiście, nie? Ale samo wejście do środka, oczywiście. Piękne. Może ten The Elder Scrolls Daggerfall na Unity, bo jest na GOG-u jako Daggerfall Unity GOG Cut. O, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego powstało. Zaplecze, gdzie mamy zaplecze? No, wydawało mi się, że tu. Musiał się tam dostać i jeszcze jakoś inaczej.
Ale widzę, że coraz sprawniej ci idzie chodzenie. Bo to, powiem, to wchodzi rzeczywiście, to wchodzi w krew z czasem. Jak już się wyczai, to tylko kwestia precyzji potem jeszcze zostaje, ale... Ale to również jest do obczajenia. Okej. Okay. Czy ty się wspinasz po tym? Próbuję. Tej ladzie? Tak, próbuję. Kurczę, za niski jest. Ale. Tak. Ty, to zadziałało. No. Ty chcesz zadzwonić w dzwony, ten alarm przeciwpożarowy? Chwycić się go, żeby dostać się na ten szyby wentylacyjny. Okej. Okay. Może się uda. O! Okej. Okay. Co tu się dzieje? Teraz mogę puścić. O. To nie jest podejrzane. To znajdźka tylko. O nie, ja myślałem, że tam się dostać. No tak, bo jakby po poziomach są porozrzucane krawaty, które pełnią funkcję no znajdziek, takich najzwyczajniejszych w świecie. Mm-hmm. Tylko no to kurczę, gdzie jest to zaplecze, jak się tam dostać? Widzę, że nie ma wskazówki. A to jest jakieś bardziej zielone, nie? Bo to jest, dobra, creeper. No tak. No przekonany bym był, że tam te drzwi chyba, że jak się tu skieruje. A zapytaj obsługi. Bulgotanie pytania o drogę. Nie, tu nie, bo tu ewidentnie to jest wejście. Nie, to musi być tam. Czy grał ktoś z was w Jurassic World Evolution 2? Jeśli tak, to czy macie jakąś opinię? Ja nie, bo też Park Jurajski nigdy nie był jakimś filmem, który mnie jakoś szczególnie jarał. Ja słyszałem, że pan Mateusz jest bardzo dużym fanem Parku Jurajskiego. To możemy go spróbować zawołać. No, ja jestem przekonany, że będzie się chciał wypowiedzieć o Parku Jurajskim, który jest jego ulubionym filmem. To zaraz podejdę po niego. Totalnie wyczuwam ustawki. Ach, jak się tu dostać? Kurczę, trzeba zapukać. Już nie mogę doczekać się, aż usłyszymy coś więcej od eksperta naszego redakcyjnego z dziedziny Parku Jurajskiego. Jakby no, ja też znam, ale nikt nie zna Parku Jurajskiego tak dobrze jak pan Mateusz. Przekazałem, że pytanie poleciało z twojego kierunku. Ale nie przyszedł? Wiesz co? Tak spojrzał w sposób, w który... Zresztą zobaczysz, wydaje mi się, że przyjdzie albo przygotowuje się do przyjścia ewentualnie. Bo że jakby przygotowuje, co chce powiedzieć, bo jakby no tyle ma do powiedzenia o tej serii. No tak. Nie wiem, czy tak bym określił to, co się wydarzyło na jego twarzy, gdy usłyszał pytanie, ale... Przerosła mnie gra o ośmiornicy. Nie wiem, gdzie się to ma być. Ta gra była dla, co, 7+? Przypuszczam, że tak. Ale ona nie jest taka łatwa, na jaką wygląda. Tak. Pan Mateusz, pół człowiek, pół mielec. Coś zjadłeś. Tak? Taki był dźwięk, taki... Okej. A nie, to twoje macki, tak, okej. Okay. W ogóle bardzo przezabawne też przeróbki prawdziwych filmów. Murphy's Law to jest. Judd, okej. Okay. Billy. Okej. Okay. Stein. Okej. Shirtless Chefs. O Jezus. Co to jest? To jest gra dla dzieci? Chyba, że zaraz. Nie ma tu żadnej podpowiedzi? Za trudny. No to musisz zacząć lizać ściany. Ale bym sushi raczej szukał w lodówkach, nie?
Ale idź na tyły i weź porcję sushi, to mnie zastanawia właśnie w tym. Okej. Chyba, że na tyły to jest, nie na tyły sklepu, tylko na... Może faktycznie jakby... Aha. Już to widzę. Big brain time. O. Umiarkowane cenowo kawałki sushi? Najgorzej. Jak często bywam w Kielcach? Bo kiedyś mówiłeś, że masz tu jakiegoś kolegę, jeśli dobrze pamiętam. Właściwie to całą grupę znajomych z Kielc, ale nie bywam tam zbyt często, bo oni też już w Kielcach nie mieszkają. Mają tam domy rodzinne i czasami tam przyjeżdżam. Ja byłem z kolei w Kielcach z okazji 30 urodzin jednego z moich znajomych i przy okazji ślubu jednego z nich. A to tam właśnie mieliśmy taką bazę wypadową pod Kielcami. Ale nie mogę powiedzieć, żebym tam bywał zbyt często. Kasa sama obsługowa. Najlepsze, co się może stać. Potrzebne informacje. Uszanowanko Sebastianie, dzień dobry, wieczór. Mam teraz ochotę kupić sobie pizzę, proszę. Bulgoczyca się skarży ciebieckiego i z lekka niemiłego. Ouuu. Jakim cudem to są jego dzieci? No właśnie pytanie, które zadałem na samym początku tej gry. Jak do tego doszło? Chyba, że adoptowany. Może być i tak. A tak, trzeba unikać naukowców, bo oni jeszcze też są na tyle mądrzy, że dostrzegają ośmiornicę w tym człowieku. Jak z czasem stoimy, bo żeby... Wiesz co, jest 18.03, więc myślę, że dzisiaj sobie odpuścimy Songs of Conquest, bo już teoretycznie powinniśmy kończyć, aczkolwiek tam te 20 minut, 15 minut możemy przedłużyć z uwagi na problemy techniczne. Mhm. Jak chcesz, to możemy jeszcze tą rundkę wcisnąć, jeśli chcesz. No dobra, to w sumie no, możemy. Bo jak bardzo sympatyczna jest ta ośmiornica, to zakładam, że... Obserwowanie się poznać. Tak, obserwowanie jej przez tak długi czas nie jest zdrowe dla oczu. Dobrze, to zaprezentuję wam nowy tryb rozgrywki Songs of Conquest, pod warunkiem, że wszystko będzie działać, ale raczej nie powinno być z tym żadnego problemu. Ale raczej nie będzie działać, chciał się opowiedzieć. Nie. Będziemy walczyć najwyżej. Już wyłączyłeś widoczek? Tak. Monitora, tak? Możecie wyłączyć grę, jak ktoś tutaj podejdzie, to szybko wam pokażę, na co przełączyć i jak już będziemy gotowi. Dobrze. Teraz czy Songs of Conquest będzie działało? Podoba mi się, jak to biurko tak się rusza. Tak. Paweł Krasowski napisał, że znowu zagłodził bobry. Okej. Okay. To niedobrze. Nie mam pojęcia, jak zareagować na tę wiadomość. Nie wolno głodzić bobrów. Dobra wiadomość, Songs of Conquest działa. O. Uruchomiło się. Bomba. Ekstra. To w sumie jak już jest włączone, to ja mogę przełączyć widok, także tutaj jak przejdziesz, to w zasadzie masz... Kto przechodzi? 3-4? Ale co, że na Songs of Conquest? W życiu w to nie grałem, nie? To znaczy za konsolę. Za konsolę. Aha, żeby poczytać komentarze, pogadać. Tak. No. Wszystko jest tam przełączone, także dobra. Nie powinniście mieć, nie powinieneś mieć żadnego kłopotu.
A ja was witam po tej stronie. Dobrze, więc nowym trybem gry jest bitwa, bo widzę, że polska wersja językowa. Zrobimy szybką bitwę, bo zakładam, że jakieś podstawowe, tak mówię, podstawowe armie są już przygotowane. Można zagrać online przeciwko jakiemuś losowemu graczowi. Można zagrać przeciwko sztucznej inteligencji i tak zagramy. No, ale można też zagrać ze znajomym. I cóż, to jest doskonały sposób na to, żeby przetestować pewne kombinacje. Zwłaszcza, że... A, zróbmy nawet edytuj armię. Wiesz co, zrobimy nową armię, bo jestem ciekawy, czy to jest jakiś system punktowy, który określa... Aha, widzisz, mamy już z góry narzucone umiejętności. Z tego co widzę, no dobrze, wybierzmy sobie na przykład to. Wszystkie postacie mają 12 level i są po 3 postacie per frakcja. Okej, okay. No zobaczmy. I jest to oparte o złoto i mamy, okej, okay, czyli jest to w ograniczonym limicie surowców, trzeba stworzyć armię sobie. Jestem ciekawy, czy potem wprowadzą jakieś dodatkowe opcje typu, żeby można było edytować zdolności bohatera i tak dalej. My natomiast, żeby nie przedłużać specjalnie, skorzystamy z gotowej już armii. Ja myślę sobie wybiorę tą, bo ja lubię smoki. Także zagramy sobie szybką bitwę przy pomocy tego bohatera na sztuczną inteligencję. I widzę, że losowo wybierany przeciwnik. Także zobaczmy. No i dużej filozofii tutaj nie ma. Bierzemy sobie postać, tworzymy sobie armię, wywalamy samouczek. A, czyli to jest po prostu... Tak. No, tryb bitwy. No, tryb bitwy, dokładnie. Jakby możesz sobie poćwiczyć walkę, chociaż szkoda, że nie mogłem sobie rozstawić wojska, aczkolwiek jakbym tworzył własną armię, to pewnie bym mógł też, miałbym wpływ na to, kto jest ustawiony gdzie. Zaskakujące jest to, że przeciwnik ma aż tak dużą inicjatywę, bo generalnie smoki są jednostkami o największej inicjatywie w grze. Pomyślmy, kogo chcemy załatwić. Pikinierzy. Przerwę ci na chwilkę, tylko się wytłumaczę, bo Kacper przysypia. Przysypia trochę, bo wczoraj do późna musiałem niestety pracować, a dzisiaj dość wcześnie wyjechać, bo nie jestem z Krakowa, więc musiałem zdążyć na pociąg. I nie ukrywam, że mój pasek energii już się powoli zbliża do zera. Jakaś kawa powinna wjechać, więc tak, dlatego mogę tak wyglądać, że nie za bardzo już mi energia rozpiera. Wydaje mi się, że ta walka powinna być raczej dość łatwa do wygrania. Szkoda. Tutaj też im ktoś, nie wiem, w ogóle mam się jakby wciskać. Jak najbardziej, tak. Z czatu, czy jak najbardziej. Ktoś pyta też znowu mnie, że jeżeli lubię gry krótsze, takie bardziej treściwe, to czy czekam na nowego Assassina Mirage? Czy raczej na takiego RPG akcji w feudalnej Japonii, no to ja bardziej na Mirage. I właśnie mi się nie podoba to, co się stało z serią Assassin's Creed, bo jakby totalnie zerwało to dla mnie z tą podstawową koncepcją, wokół której została cała marka zbudowana. Dla mnie to był od początku taki trochę Hitman, tylko że w czasach historycznych i z parkurem, jakby bardziej nastawione na akcję, ale chodziło o te zabójstwa, o to, że lądujemy w jakimś obszarze, mamy cel i musimy sobie teraz wymyślić, jak się do niego dostać, żeby go najbardziej efektywnie zlikwidować. I tego mi brakowało w kolejnych częściach i nie potrzebowałem kompletnie tych gigantycznych map, po których trzeba jeździć i eksplorować. Jakby to jest spoko, ale nie potrzebuję tego w Assassinie, więc ten powrót do korzeni mi się bardzo podoba i czekam. Wydaje mi się, że apogeum tego, co dało się wycisnąć z tej takiej starej, klasycznej formy Assassin's Creedów, było Unity. Tak. No mi też się mega podoba. W ogóle to jest taka część, która tak jakoś średnio, mam wrażenie, została odebrana. Właśnie tak, ja mam wrażenie, że gdyby ona została wydana teraz w tym roku, już może w trochę lepszym stanie technicznym, bo to jednak, umówmy się, też zaważyło bardzo na odbiorze i tym, jak gra jakby została zapamiętana, ale to jest świetne. Ta gra wygląda, raz, że ona wygląda pięknie, te tłumy na ulicach Paryża. Ja sobie do niej wróciłem w ogóle teraz, właśnie w tym miesiącu, w wolnych chwilach sobie w nią pykam i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to wygląda wciąż wizualnie, jak ten Paryż jest odwzorowany, ten tłum wygląda super. Ale twarze bohaterów też, no wow,
jestem tak zaskoczony, nie? W którym roku ta gra wyszła? W 2016? Pewnie jakoś w tych okolicach, no. I trochę już byliśmy wszyscy zmęczeni faktycznie tym, no ten schemat został wyeksploatowany bardzo. Ja szczerze mówiąc zacząłem się odbijać od serii Assassin's Creed w zasadzie w trakcie Revelations. To jest u mnie ta przełomowa odsłona, która już mnie zmęczyła. Bo to było wciąż ewolucja tak naprawdę tego pierwszego Assassina. To był ten jakby konstrukcyjnie, nie wiem czy formalnie to był ten sam silnik. Wyglądało to dość podobnie, więc podejrzewam, że tak. Jakoś tam modyfikowany i Revelations już mnie zmęczyło. Black Flag było fajne, ale też jakby niepotrzebnie moim zdaniem było Assassinem i Unity było takim powrotem do korzeni, ale z nową technologią, zupełnie innym systemem parkouru, to znaczy no można powiedzieć, że zupełnie innym. Jakby wciąż nie wymagał może jakichś wielkich umiejętności od gracza, ale dużo płynnie się ta postać poruszała i wprowadzili, wydaje mi się, że chyba właśnie w Unity tą możliwość jakby rozdzielenia biegów w górę i biegów w dół. Tak. Tego wcześniej nie było, a to bardzo, bardzo poprawiło jakby wrażenia z biegania. Niełatwa bitwa. I teraz wydaje mi się, że znowu faktycznie jakby odskoczyli od tego podstawowego założenia. Był Egipt, była Grecja, była Skandynawia. Nie chciałem grać na rasowego gracza z sieci, bo... I znowu wydaje mi się, że już jesteśmy gotowi na to, żeby trochę wrócić do korzeni, tylko że znowu w bardziej next-genowej wersji. Mam nadzieję, że mimo wszystko tam się trochę nowości pojawi. Okej. No to może robotę zrobić rzeczywiście, jeśli ma się to skupiać na Bagdadzie, jakby jako jakimś takim głównym mieście, trochę jak właśnie Paryżu w Unity, no to rzeczywiście może troszeczkę te nowe technologie pozwolą znowu dać takiego kopa, jakiego Assassin's Creed 2 troszeczkę dał, że rzeczywiście wtedy miało się wrażenie, że to miasto żyje, ci wszyscy ludzie tam se łażą. Ale to już nie działa. Ja ostatnio wróciłem sobie do dwójki na Switchu. Moja narzeczona jakby zaczęła teraz przygodę z Assassinem właśnie na Switchu i przechodzi tą dwójkę. Ja sobie też trochę pobiegałem i strasznie tekturowe to miasto jest teraz. I faktycznie wtedy robiło mega wrażenie. Wydawało się, że no kurde, no Wenecja jak żywa. Jeszcze w ogóle byłem w Wenecji w tym roku, w lipcu i mogłem sobie porównać te wszystkie lokacje. Okazało się, że no niektóre są okej, podobne, natomiast no dużo bardziej taka karłowata jest ta Wenecja. Nieporównywalnie bardziej. To miasto jest naprawdę duże, a w Assassinie się okazuje, że jest malutkie, więc no przydałoby się wejście na nową generację z tym starym schematem, powiedzmy, jakby bawimy się w zabójce z zakonu asasynów, tylko w trochę nowym wydaniu. A po więcej informacji odsyłamy do historii serii Assassin's Creed. Tak. Ktoś w ogóle przewija się pytanie, widzę, co to jest za gra. To jest Songs of Conquest. Dokładnie. Jak byśmy chcieli to rozegrać? Zróbmy tak. Generalnie pixelartowe herosy, które no moim zdaniem totalnie miażdżą jakąkolwiek konkurencję z ostatnich, dłuższego czasu generalnie. Wydaje mi się, że nie wyszło nic równie dobrego. Ma oczywiście jeszcze kilka, powiedzmy, problemów może natury balansu rozgrywki. A są frakcje, no, nieumarli przede wszystkim są taką frakcją, która moim zdaniem jest mocno przesadzona. Aczkolwiek oczywiście twórcy nadal grę balansują, także tutaj nie ma jakby wątpliwości, że prędzej czy później dojdzie do sytuacji, że będzie można mówić o jakimś takim wyrównaniu sił między frakcjami. Na pewno ja czekam na poszerzenie Księgi Zaklęć, czekam na wprowadzenie dodatkowej frakcji. Myślę, że jeszcze na jedną co najmniej jest tutaj miejsce. No i też na trochę większe mapy, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jeżeli chodzi o rozgrywkę taką normalną, bo to co tutaj widzicie to właśnie ten nowy tryb, o którym wspominałem, który miał premierę albo dzisiaj, albo dosłownie jakoś na dniach. No i jak widzicie on głównie opiera się o rozgrywanie taktycznych starć z losowym przeciwnikiem,
czy to żywym, czy to AI. Możemy spróbować zagrać na człowieka, ale też zgaduję, że tutaj nikt nie gra tymi startowymi armiami. Nie grałem nigdy nawet w Songs of Conquest kiedykolwiek i jestem jedną z tych osób, które ominęły Herosy zupełnie. Zupełnie? Ja też się zgłaszam. Nie, kiedyś no, grałem kiedyś w dwójkę. Aha. I ona mi się bardzo podobała, ale ja byłem jeszcze zbyt głupi, zbyt mały, żeby jakby świadomie jakoś w ogóle się tym bawić i jakby rozumieć coś, co dzieje się rzeczywiście na ekranie. Rozumiem. I ja potem zupełnie w innych kręgach growych się obracałem. Także no... Ja też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem RTS-ów, w ogóle gier turowych. A właśnie, a ja z kolei właśnie RTS-y lubiłem. Grałem w ogóle w Cywilizację, w Age of Empires pierwsze, ale Herosy to było zawsze coś, co znałem ze szkoły, z klasy bardzo, ale ja w ogóle nie. Ciekawe. Teraz rozłożyłem tutaj miny, więc przeciwnikom będzie ciężej do mnie podejść i nie zaatakować bezpośrednio. Tutaj powinien być w stanie strzelić i nawet zabić. Zastanawiam się, czy nie lepiej zająć lepszą pozycję. Wydaje mi się, że tak. Jednostki zasięgowe mają to do siebie, że po ruchu zadają połowę obrażeń jedynie. Mhm. Więc to w jakimś tam stopniu oczywiście neguje ich użyteczność, jeżeli chodzi o takie strzelanie w biegu, tak to nazwijmy. Mhm. Tutaj dobijemy tych strzelników. Tutaj ktoś dorzucił chyba jeszcze do asasyna, że zabójstwa z łuku, ptak, który tak naprawdę pełni rolę drona i zbyt duża mapa zniszczyły serię. Ja też o tym nie mówiłem. Mnie w pewnym momencie zaczęła męczyć zbyt duża liczba gadżetów, które tam były do wykorzystania. Te x rodzajów petard, różnego rodzaju jakieś noży do rzucania, zatrutych strzałek, niezatrutych strzałek. Z tego się zrobił taki 17-wieczny James Bond w pewnym momencie i jakby to już było dla mnie zbyt mało czytelne. To grzebanie, wybieranie tych przedmiotów, używanie tego zmęczyło. Wszystko się sprowadzało do tego, czy tych gadżetów opłacało się używać, bo właściwie 3/4 jakby sytuacji i misji mogłeś rozwiązać dalej ukrytym ostrzem, mhm. Czasami pistoletem, no albo po prostu się przebić mieczem, nie? Przez mur wrogów. Mnie to strasznie zaczęło z kolei odstraszać, kiedy właśnie gra, czy seria kiedy przeszła bardziej w stronę RPGów, gdzie dźgnięcie kogoś tym ukrytym ostrzem nie zabijało od razu. Mm-hmm. Tak jakby stało to na jakby w zupełnie jakiejś opozycji do tego, co wyobrażałem sobie ja tak osobiście jako bycie asasynem, czyli ktoś, kto zabija tym ukrytym ostrzem, a nie drapi po plecach co najwyżej. Mm-hmm. Ale no ta nadmierna ilość gadżetów, bo właśnie w Revelations był bardzo duży wątek robienia różnych petard. I to było zupełnie... Można było wyciąć, mam wrażenie, nie? Z gry, a nic by na tym nie straciła. Tak. No dla mnie by nawet zyskała. No. Byłaby też bardziej przejrzysta. Jakby nie lubię gier przeładowanych właśnie zbędną ilością mechanik, które tak naprawdę nie rozwijają tej rozgrywki za specjalnie, a tylko powodują, że jest mniej czytelna i mniej... Czy ja mam jakieś rozproszenie? To jest dobre pytanie. Niestety nie. Far Cry, znaczy Assassin's Creed to po prostu nowy, średniowieczny albo starożytny Far Cry w wersji trzecioosobowej. No tak, jakby gameplayowo jest naprawdę wiele, wiele wspólnego. Kupę elementów zaczerpnęli z Far Cry'a od trójki w górę i przenieśli po prostu do Assassina. I to jest też właśnie jedna z rzeczy, która mnie męczy w tych grach z otwartym światem, że widzę gołym okiem od razu te elementy, które zostały skopiowane i wklejone minimalnym jakimś nakładem pracy, tylko lekko je dostosowano do nowych realiów, ale gameplayowo to jest dokładnie to samo. No i teraz będzie dopiero atak. Który liczę. No, to była łatwa walka. Także widzę, że ewidentnie bohaterowie nie są jakoś między sobą pobalansowani. Ewentualnie jednostki nie są specjalnie pobalansowane, bo teoretycznie wszyscy mają dostęp do takiej samej
ilości zasobów, które można przeznaczyć na budowę jednostek. Zagramy myślę jeszcze jedną bitwę i to będzie I Call It A Day, jeżeli chodzi o dzisiejszy stream. A, Army Developer, aha, dobra, rozumiem, że po prostu te defaultowe. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś taki... Open mode, tak, dla testerów. Trzy ostatnie odsłony byłyby lepszymi grami, gdyby nie Assassin's Creed w tytule. Trochę tak, ja już takie zdanie miałem przy Black Flag właśnie, że super gra o piratach, ale po co Assassin? Te wątki asasyńskie tam były kompletnie dla mnie zbędne. Fajnie się pływało statkiem i gdyby w tym momencie narodziła się taka nowa seria Ubisoftu, gier przygodowych z elementami akcji, gdzie można robić różne... I wtedy można by faktycznie w różnych realiach to osadzać i taki Origins, czy Odyssey, czy teraz Valhalla mogłyby być właśnie kolejnymi częściami tego, co by się narodziło przy okazji Black Flag. I potencjał na kupę różnych uniwersów historycznych jest tutaj ogromny. I wydaje mi się, że właśnie te wątki asasyńskie to aż twórcom zaczęły trochę ciążyć w pewnym momencie. Jakby... Trzeba było to ciągnąć, bo to wciąż jest Assassin's Creed, ale to już było trochę na siłę. Ale właśnie co do tego Black Flaga, ja troszeczkę, właśnie przygotowując się troszeczkę też do historii serii Assassin's Creed, odświeżyłem sobie tego Black Flaga, bo żeby rzeczywiście były to takie jeszcze po latach trochę wrażenia, jak to się zestarzało, to zdałem sobie sprawę, że trochę jest to tak, jak mówisz, że to nie do końca jest udane Assassin's Creed, a to jest super gra o piratach, ale gameplayowo, bo historia tej gry i bohatera... wcześniej byłem wręcz zdania, że tam te wątki templariuszy i asasynów są zupełnie niepotrzebne, bo bohater w ogóle ma na te wojny na początku przynajmniej wywalone, ale... Zdałem sobie sprawę, że tam ta historia właśnie z tego powodu, że bohater nie jest po żadnej ze stron, jest tam tylko dla swojego własnego zysku i chce zagrać i templariuszy, i asasynów, to było bardzo fajne, bo to dawało troszeczkę dystansu na jakby cały ten wątek. I to było bardzo fajne, że on w trakcie gry zmieniał trochę swoje nastawienie. Jakby Edward Kenwade był ostatecznie jednym z ciekawszych postaci w ogóle w tym uniwersum. Mam takie osobiste wrażenie. Ja przyznam szczerze, że nie poznałem dokładnie jego historii właśnie dlatego, że po prostu się odbiłem. Jakby nie lubię takich gier, w których tą historię muszę wyłuskiwać, a ona jest tak, wiesz, rozciągnięta do granic możliwości. Okropnie tam, bo gameplayowo jak zobaczyłem, że jest kolejna misja, gdzie muszę łazić za kimś po Hawanie i nie dać się wykryć, a jak się dam wykryć, bo się zablokuje na ścianie, to jest koniec misji i muszę ją powtarzać od nowa. No Chryste, no to jest... To samo teraz ma moja narzeczona już w kontekście Assassin's Creed 2, że no fajnie się to zaczęło, ten klimat włoski jest ciekawy, są fajne postacie historyczne, tak jest Da Vinci i tak dalej, ale po co aż tyle tego skakania i biegania po tych dachach, jakby nie trzeba aż tyle. I też zaczynają to nudzić. I to rozumiem, bo mnie już teraz też, jakby jak przechodziłem tego asasyna na świeżo, nie wiem, w 2000 pewnie okolice 10-9 roku dwójka wyszła, to było super. Jakby jeszcze tak na to nie zwracałem uwagi, ale teraz jestem 12 lat starszy i już to męczy. Co robimy może? Tak. Najlepsza gra według was? No to już trochę gadaliśmy o tym, że ciężko jest wybrać najlepszą grę w ogóle, bo no, gatunki Octodad są... jakby zgarnia wszystkie nagrody i ma monopol, wiadomo. Octodad, ta. Gatunki są kompletnie różne. To tak jakby dyskutować, czy lepszy jest Eminem czy Mozart, nie? No, zależy. Eminem. Albo czy Eminem czy motorówka. Ja mam tak wrażenie, że to już jakby jest tak duży. Tak, no. Różne zupełnie rzeczy. Może tak. No, wydaje mi się, że ciężko będzie ugrać ten mecz. No, ale panowie, wasze ulubione gry. Najlepsze. Ja wiesz, co powiem, nie? ja wiem. najlepsze, kurczę. Pewnie wiele osób popuka się po głowie, jak to usłyszy, ale realnie ja powiem, że dla mnie... Obiektywnie muszę powiedzieć, że to raczej jest League of Legends. Dlaczego?
brzmi bardzo cringe'owo, nie? Że gra, w której ludzie wyzywają ci matkę i tak dalej, że najlepsza, jak może być najlepsza. Właśnie sęk w tym, że jak tak się uczciwie zastanowię, no to prawdopodobnie jest to jednak tytuł, w którym spędziłem najwięcej czasu łącznie, mimo że miałem wiele odejść od tego tytułu. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa jest taka, że realnie ona zaangażowała tak wiele ludzi i dała pracę tak wielu osobom, które nie są w ogóle związane w jakikolwiek sposób z tworzeniem gier. Bo wiadomo, tutaj na myśli e-sport głównie, nie? Że ciężko jest przejść obok takiej gry obojętnie, nie? Na takiej zasadzie, że no kurczę, no trzeba jednak. Tak, będziemy kończyć. Bez niepokojenia, tylko wiem, że Kasper miał. Tak, właśnie sprawdzałem przed chwilą dojazd. No, zaraz się będę. Tak, to zbierał, była ostatnia walka. Chwilę mam takiego marginesu. Kończąc myśl. Ten close-up jest strasznie fajny. Zresztą no, tak. Nie, ogólnie rzecz biorąc, ten. Wizualny aspekt songa jest super. Kończąc myśl, no, wydaje mi się, że ciężko znaleźć drugą taką grę. Nawet w obrębie tych gier sportowych stricte. Wokaliści K-popowi be like na zdjęcie. która miałaby aż taki duży wpływ na w ogóle na środowisko gamingowe, nie? Jasne. Nie umiem. Powinienem mieć taki, wiesz, zentaj zielony, żeby cię podtrzymać od dołu, żeby wykluczować. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. To był Songs of Conquest, ten nowy tryb bitwy. No zgaduję, że to nie jest coś, w czym będziecie spędzać 20 godzin ciągiem. Ale... O Boże. Przechodzimy na koniec. Wiesz co, możesz tam kliknąć tą scenę lobby, bodaj się nazywa, żeby nie było widać z ekranu gry i cóż, no z naszej strony to wszystko. Dziękujemy, że wpadliście. Dzisiaj nie obyło się bez problemów technicznych, ale było też śmiesznie. Zapraszamy na kolejne transmisje i słyszymy się, mam nadzieję, niebawem. Dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia. Tylko teraz weź to wyłącz, bo ja nie wiem jak. Weź to wyłącz.